Oliver krzycząc, że Oliver został porwany. Aha, myślisz, że oni są wypięci na siebie dupami, bo podsłuchują za drzwi. No to jakby... Możesz wybrać, którą dupę ręce chcesz. I tak rozstępuje ich, żeby się odsunęli od tych drzwi za te dupy i otwiera. Zobacz nas za dupy oboje. Ja myślę, że bardzo próbuję nie dać po sobie poznać, że trochę mi się to spodobało. Chciałem powiedzieć, że Alice chyba jednak nie wcale cię tak nie ignoruje, jak myślałaś. Chyba się pomyliłaś. Klepię się po dupci, nie jesteś już taki twardziel. Nie! Co on powiedział? Nieważne. Ale to było nawiązanie. Dobra. Łapska ogra na dupie sprawiły, że się rozstąpiliście. A Oliver wszedł do pracowni na dole. Widzisz Egila i Albiona rozrzuconych o przeciwstawnych końcach pokoju, że właśnie się podnoszą z ziemi. Zastanawiając się, co się właśnie stało. Kurde, co byście tutaj wyprawiali? No też się nad tym zastanawiamy. Egil prosił mnie o rytuał, żeby się z jego duchem skontaktować. Nic nie mów. Debilu. Moje biodro. I tak wszystko słyszałam. Wszystko? Debilu. Możecie skończyć. Prawdopodobnie jedyna wysoko postawiona osoba, która była naszym sojusznikiem, została porwana. Co? W sensie Milo? Tak. Jak? Nie kiedy? Przed chwilą. Dwóch strażników zabiło innych dwóch i porwało oficera. Widać, prawdopodobnie hrabia ma swoje wtyki wszędzie. Cholera. Kurde. Głównie w Czarnej Straży, jak się spodziewaliśmy. Ale przecież on był przywódcą Czarnej Straży. No i widać... No to teoretycznie mimo wszystko Czarna Straż służyła rodzinie królewskiej. W sumie to nie nic dziwnego, jeżeli część żołnierzy uważała swoją lojalność bardziej ku hrabiemu niż na oficer. Dobra. Mam próbkę krwi Heleny. Haliny, przepraszam. Pani Halina odzyskuje też świadomość, więc... Trzeba zabezpieczyć próbkę. Wciąż tam jest. Rozmawiałem z nią. Możemy je stracić. Dzięki temu mamy antidotum. Teraz tak. Egil, znasz się na duchach, prawda? No, po tym, co się właśnie wydarzyło, to już nie jestem... Musisz spróbować. Twoja wiedza będzie niezbędna, żeby stworzyć antidotum. Musimy się dowiedzieć, jakiej natury jest duch, który jest odpowiedzialny za te przemiany. Skąd jesteś pewien, że to jest duch? Tak wynikało z wiedzy Albiona. A czy przypadkiem Albion nie jest specem od duchów? Ale Albiona tam nie dopuszczą. Ale Albion w ogóle nie jest specem od duchów za bardzo. On jest rytualnym. Niby to się różnicy. Trochę łączy ze sobą. Niby tak. Albiona tam nie dopuszczą. Właśnie. Egil ma szansę. Od kiedy porwali Milo, nie jesteśmy pewni, ale wciąż ma szansę. Tehril? No? Ja tak testuję, czy czuję tego mojego ducha, czy coś się nie stało. Jest, siedzi sobie. A, no dobra. Czujesz, że jest przestraszony. Mentalnie go głaszczę po plecach. Gej? Ej, to jest podwójnie gej, bo on tak jakby sam ze sobą. Sam ze sobą to nie gej. Stop. Co to ma być? Że wasza trójka powinna udać się do koszar. Thorak i Ali są wystarczająco kompetentni, żeby podjąć się poszukiwania sera. Jestem za to, żebyśmy się jednak nie rozdzielali, bo znowu coś dziwnego się wydarzy. Ja się zajmę już tworzeniem pierwszej części antidotum. Przydałoby się, by pani Halina mogła trafić do szpitala, a nie do klatki. No dobra, no. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To byś tak wszystko sabotował, nie? Przepraszam? Sabotaż.
Dobra, posuńcie się. Ja zaczynam już grzebać w tych reagentach i tak dalej. Tak w ogóle na wyjebaniu w ogóle nie patrzę na Rexelbiona, po prostu grzebie po szafie. To ja może stanę i pomogę. Dobrze. To jest bardzo dobry pomysł, żebyś został u siebie i mu pomógł. Co ty będziesz robił, Egip, poza tym, że wcinasz jakieś chrupki? Właśnie ja chyba powinienem pójść do jeszcze raz do tego potwora i ogarnąć, czy tam coś... Znalazłeś chrupki w jednej z leżących obok, ze stojących obok ten szaf Albiona, ale w sumie to zdaję sobie sprawę, że nie masz pojęcia, co w tej chwili. Zagrady są suszone na plecki. Ja mam gorsze rzeczy dzisiaj. To są suszone na pletki, nie? Dlatego takie suchone. Nie jem chrupek, podaję Alice. Dobra. Patrzę się na niego z obrzydzeniem. Smakowała ci mikstura? Była bardzo dobra. Jak może... Serio, dobra bania po tym jest, spróbujcie. Jak może wódkę wodą popijesz? Nie sądziłam, że ktoś może polubić nietoperze szczyny. To smak nie był za dobry, ale przeżycia. Masz tego więcej? Ignoruję go i wychodzę. Chodź, Alice, nie będziesz się z nimi zadawać. Ja też wychodzę. Dobra. Okej. Okay. Sądzę, że jeżeli chodzi o tutaj o badanie, o opracowanie tej fiolki, to nawet tutaj nie będzie potrzebny test, po prostu nakładany, że spędzacie na ten trochę czasu, więc jesteście w stanie ją dobrze tutaj zakonserwować i dobrze przygotować. Ale dalej potrzebna jest wiedza, jaki duch siedzi w tam. Tak, więc na razie skupimy się tutaj na waszej trójce. Dobra. Możesz się zerkać na lasagne. Okej. Jeśli chcę coś tam... To idę po lasagne, a nie, to nie ja. Żeby się czegokolwiek dowiedzieć, to raczej tak muszę po swojemu przebadać Halinę. Tak, gdzie wasza trójka się w tym momencie chce udać? No to chyba z powrotem do kościa, tym bardziej, że mogę próbować zabrać. No. Dobra, proszę cię do koszar. Pytam jeszcze po drodze Albiona, czy ma jakiś sprzęt, który mógłby mi pożyczyć. Ale Albion z nami nie idzie. Technomagiczny, ale pożyczyć ma mi, a nie iść ze mną. Nie ma żadnego sprzętu technomagicznego. A spirytystyczny? No ma reagenty, mikstury i tak dalej. No, dobra. To idę z tym, co mam. Dobra, ogólnie widzicie, że przy koszarach jest niezłe zamieszanie. Zwołana jest bardzo duża ilość oddziałów. No i nie wygląda to, jakby chcieli tam kogoś wpuścić. A to już przy samym wejściu, tak? Tak, ogólnie całe koszary są zmobilizowane. Do środka wchodzą i wychodzą żołnierze, zbierają się w jakieś grupki. A Boże, oczywiście ten, który był tu wcześniej, sobie poszedł, nie? Okej. Ciężko stwierdzić, są do siebie bardzo podobni. Znaczy, w sensie mam na myśli, że poszedł sobie Olaf. Może Olaf. Oliver. Wszyscy ludzie wyglądają tak samo. Oliver nie jest człowiekiem. Dobra, znaczy, ja jestem za tym, żebyśmy się próbowali... Które, my chyba straciliśmy wszystkich sojuszników. Spróbujemy się na krzywy ryj wybić. Tak. No właśnie... Ty jak będziesz tam badał, Ali się rozgląda, a ja będę pilnował, żeby wszystko... To raczej nie przejdzie. Z planem. A co gdybyście wy zrobili zamieszanie, a ja bym próbował wejść przez ścianę? Słyszycie? Chcesz przejść przez ścianę. Takie. Mogę rozwalić ścianę. Co? Pst. Patrzę tam. Widzicie, że ktoś tam stoi. Podchodzę do niego. Chodźcie tu. To jest pułapka. Idę. Geniusz taktyczny. To jest pułapka. Idę. Widzisz Artura. W sensie tego doktorka? Tak. Co jest? Chodźcie tu. Mogę to zobaczyć. Co mam zobaczyć? Podchodzę do niego, no. Porwano oficera. No wiemy! Wiemy. Ja, ale dokąd poszli? O! Co? Dokąd?
Akurat wychodziłem ze szpitala. Można stąd zaprowadzić? Cóż, nie ciężko tam trafić. Nie do willi mi... hrabiego. Kurwa, chciała powiedzieć, żebyś nie ujrzał, że tam mają. O chuj. Okej, okay, to możemy go... Co się dzieje, ale... Miło było go poznać i tak dalej. Wróćmy do myślenia, jak zdobyć Halinę. Czy jest sens próbować uratować Majla? Cóż, oficer nie był, że tak powiem, pionkiem hrabiego. Wręcz patrzył mu na ręce i dziwne było, że hrabia w pewnym momencie chciał się go pozbyć. Więc uważam, że uratowanie go może znacząco tutaj wpłynąć na przebieg wydarzeń. Właśnie też tak myślę. Była jedna z niewielu osób, która nam chciała pomóc i wyglądała i wydawała się być całkiem spoko. Ale... Z drugiej strony chyba w tym momencie już niewiele raczej już nie pomoże. Czy pojawiam? Było, nie było, jest dowódcą Nocnej Straży. Czarnej Straży. No, chyba już nie jest. Będę tak od razu na straty nie spisywał. No, też uważam, że dobrego człowieka warto uratować. Tylko kurde, jak się mamy dostać do willi hrabiego, wydostać stamtąd Majla i uciec niepostrzeżenie? Jeszcze po drodze zdobyć Halinę. Czyli wielkiego potwora. Halina nie jest po drodze. Przypominam. Wiem, że nie jest po drodze, ale i tak... Cóż, chyba sytuacja jest o tyle problematyczna, że musicie się skupić na jednym albo na drugim scenariuszu. Chyba oboje, chyba wszyscy wiemy, co jest w tym momencie. Ja bym poszedł moja praca naukowa, znaczy Halina. Ja bym poszedł po naukowca. Po naukowca, po oficera. Jakiego możemy uratować z większą pewnością niż Halinę? Ale jeśli rozkminimy antidotum, to będziemy w stanie poradzić sobie z tymi wszystkimi i zapewnić bezpieczeństwo całemu miastu. Tego nie wiesz. Po prostu możemy złapać jeszcze inną bestię. A jednego oficera sobie nie urał. Co jest łatwiej złapać? Oficera czy kolejną bestię? Chciałem zauważyć, że oficer jest jeden, bestii jest dużo. Więc tak, bestii łatwiej złapać. Ale on już i tak się nam nie przyda. Jak to nam się nie przyda? Na pewno nam się przyda. Dobra, tobie się może przyda, ale o tym nie rozmawiamy. Wiesz co, ja w tym momencie mam wrażenie, że celuję do niego z pistoletu. Jak to masz wrażenie? To robisz to albo nie. Dobra, nie celuję do niego z pistoletu, ale znowu ten... Strzelam w lepę na rynku. Okej. Uspokójcie się. Okej. To nie jest dobry moment. Bo sprawa pierwsza. Oficer może nam szybko zejść. Potwora zabić ciężko, więc może trochę pożyje i ma więcej ale czasu. Ale w jaki sposób ten oficer nam się w ogóle przyda w tym momencie? W którym już raczej nie będzie w stanie rządzić Nocną Strażą, nie? Ale dalej ma sporą wiedzę, sporą umiejętności, kontakty i tak dalej. My też. Jest po naszej stronie, tak? Masz kontakty? Jakie to masz kontakty? Albiona i pana doktora, tak? No... Może w tym mieście nie mam kontaktów, okej. Okay. Ale ten oficer w sumie nie ma zbyt wielu przychylnych nam kontaktów, więc... Ale to jednak jest gościu, który nam pomógł i uważam, że też powinniśmy mu pomóc. Chyba decyzja zostaje do Alice, bo... Ja też uważam, że powinniśmy uratować... Tego... Kogo? Oficer. Robisz mi to na złość, prawda? Nie. Nie. Nie możemy zostawiać ludzi, tylko dlatego, że jest to nam przydatne. To jest tylko przyjemny zbieg okoliczności z tym, co myślę. Mhm, jasne. Mówicie, że macie dobre kontakty z Albionem. Czy pojawiłem się dobre? Z
Spotkałem go przed chwilą, no. Mówiliście... No jeden tu pan na pewno ma. Ja raz stwierdzaliście, że jest on tutaj przychylnym kontaktem. To jego przychylnym kontaktem. Robili dziwne rzeczy za drzwiami, wydawali dziwne dźwięki. On może pomóc się wam tam dostać. Boże, znowu on. W jaki sposób niby? Co, a masz może... Hrabiego, no. To jeden z najstarszych budynków w tym mieście. Mhm. A Albion to jedna z niewielu osób, którą tutaj znam, która ma plany Starego Miasta. A ty ma bardzo dużo dziwnych rzeczy w swoim sklepie, może ma jakieś, że tak powiem, bardziej szczegółowe plany. Słuchaj, a masz może karetkę w szpitalu? Gdybyśmy tam wjechali karetką na sygnale... Myślałem, że lepiej chyba się nie ma. Dostać po kryjomu. No dobra, no niech będzie. Możemy od razu zwołać tą... orkiestrę strażacką. Ej, słuchaj, Egil. Załatwię ci puzon, zaczniesz grać przed bramą, a my się z Alice tyłem wkradniemy. Jesteś krasnoludem, więc się najgorzej skrada z nas wszystkich. Ja jestem za. Przynajmniej cały ogień pójdzie na niego. No, przegłosowanie mamy pomysł. Demokracja strze. Demokratycznie. Dobra. No ewentualnie, jeżeli nie, ale po prostu możecie udać się do jakichś antykwariatów. Nie, myślę, że ten Albion... Albin? Czemu on jak zmienił imię? Albion. Albion. Czemu Albion? Znaczy, nigdy nie nazywał się inaczej. Żeby wydawało mi się, że powiedział Albin. Albin znaczy. Dobra, może faktycznie z tego skorzystamy z pomocy Albiona. O, chociaż nie jestem pewien, czy tak bardzo chcę na nim polegać. Dlaczego? No jest dziwne. Zawsze ewentualnie ma... Nie rozumiem twojej aprecji do Albiona. Ja rozumiem, że to, że nie zwraca na mnie uwagi, jest dziwne, ale już to przerabialiśmy. Nie, ja tam też na siebie zwracam uwagi. Nie, to nie jest dziwne. Nikt na ciebie nie zwraca uwagi. Może się ewentualnie sprawdzić w jakimś antykwariacie albo w bibliotece. Nie, no weźmy od Albiona. Ja idę do Albiona. W sensie, no, dosłownie, robię to teraz. Dobra, to chodźmy do tego Albiona. Panie doktorze, idzie pan z nami, czy... No, ja już zacząłem tam iść, więc nie wiem w sumie, czemu mnie pytasz o to. Nie do ciebie mówiłem, panie doktorze. Ja jestem tylko lekarzem, nie bardzo się wam przydam. Dobra, to dzięki za informację w każdym razie. Szczerze życzę wam powodzenia. Dzięki, na razie. Trzymajcie się. To idziemy do Albiona z powrotem. I powrotem. Wchodzicie do pomieszczenia. Albion, słysząc otwierane drzwi, kogo znowu tutaj niesie o tej porze? To znowu my? O, widzieliście? Tak. Wiemy, gdzie jest oficer. Doskonale. No, w twierdzy do barona. Czy w pałacu. Nie doskonale. Skąd o tym wiecie? Lekarz nam powiedział. Artur? Tak. Tak, Artur. Masz może Albion jakieś plany miasta albo cokolwiek? Masz tutaj niezłą rupieciarnię? A z tego wieku potrzebujesz? Boże, nie wiem. Tak, żeby się tajemnie dostać do tego pałacu. Czy jakiś z wieku, w którym budowano pałac? Oliverze, kontynuuj na razie badanie sam, dobrze? Dobrze. Dobra, zaraz zobaczymy. Otworzył jeden ze swoich schowków. Zalała go fala pergaminów. Cholera, tak to nie sprzątałem. Proszę mnie, przerzuca się ten po drugim. Ja się oparłam o coś tak nonszalancko i tak no, mimochodem mówię, oj, chyba przydałaby ci się pomoc kobiety. Nie, dobrze sobie radzę. Pomagam mu.
Rytuały, zwoje, przepis na szarlotkę. Ej, pokaż. Podał ci. Skąd tu wziąć jabłka? Tego akurat nie wiem. To stary przepis. Słuchaj, Egil, mam kolejny świetny pomysł. Zrobimy szarlotki, byś udawał, że sprzedajesz szarlotki. I w ten sposób prowadzimy się do pałacu. Boże. Jesteś pewien, że hrabia kupuje szarlotki od ludu? Nie hrabia, pewnie tam ktoś z jego sług kupuje. Na pewno. Tutaj wyglądasz na zarąbistego piekarza szarlotek, nie? Zrobimy taką czapkę białą, jak prawdziwy piekarz powinien mieć. Poproszymy cię trochę mąką. No. Nawet nie chcę wiedzieć, z jakiego powodu chciałabyś posypać mnie mąką. Znaczy zawsze może nie być... Nie wiem, co ci się kojarzy dziwnie z proszeniem mąki, ale to chyba ty tutaj bardziej zaczynasz zasługiwać na kastrację. Dziś takie negatywne energie wysyłasz do mnie. Czy wy możecie przestać się na chwilę kłócić? Powiedział na głos Albion. Dobra, co tam jeszcze masz? Dobra, plan z szarlotką odpada. Kurde, zawsze negatywni. Pomysł z puzonem też mi odrzucili. Dobra. Ja się na puzon zgadzałam. Druga, trochę nowsza. Dobra, pora to sprawdzić. Wziął kilka map, rozłożył je na stole. Wiele wskazuje na to, że kanały wychodzące z oczyszczalni wody prowadzą do niemalże każdego miejsca w tym mieście. Więc teoretycznie... To ma sens. ...zostać tędy. Kanałami, powiadasz? Tak. Nie będzie tam żadnych krat, ani nic w tym stylu? Bo to wydaje się dość oczywista droga. Mogę wam dać coś, co pomoże z taką przeszkodą. Palnik. Ale... A bardzo silnie żerący kwas. No, w sumie może być. Czy może to ten kwas jest taki, że byśmy go komuś wrali do gardła, to by się roztopiły narządy? No, zdecydowanie. Narządy są bardziej miękkie niż taki metal. Mhm. Okej. Okay. Rozumiem. Dalej. Ewentualnie zachodnia część willi, ona wychodzi na puszczę, więc teoretycznie tam by was osłaniała noc i tylna furta ogrodnicza. Gdybyście przedostali się tamtędy, moglibyście bardzo szybko wbiec do piwnicy winnej, a stamtąd moglibyście się przegrać na parter. Ale ciężko stwierdzić, jak bardzo zatłoczone jest tam to miejsce, że tak powiem. Właśnie też mi się wydaje, że tam będzie trochę ludzi. Chyba kanały bardziej do mnie przemawiają. Egil, nie polecam ci tutaj jeść czegokolwiek. Większość z tych rzeczy nie jest przeznaczona do jedzenia. To wszystkie te rzeczy są przeznaczone do jedzenia, ale nie... Wiesz co? On znalazł taki słoik z orzeszkami i Albion mu powiedział, no kiedyś te orzeszki miały czekoladę, ale nie lubi orzeszków, więc tylko samą czekoladę zlizałem. Co? Nie, ja sądzę, że zjadłeś coś, po czym ci się wydaje, że wszyscy są mniejsi. Wydaje ci się, że ty jesteś bardzo duży. Czyli wszystko się zgadza, tak? Tak. Okej. Okay. Dobra. Poza tym trochę ciężko, hrabia dosyć dobrze pilnuje swoich włości. Zaraz wracam, idę zobaczyć, co z tą lozanią. Z przodu ma zawsze kilka straży. Ewentualnie jakaś próba przejścia po kryjomu. Przez płot jakoś, albo od góry. Gdybyśmy mieli balon. Balon byłby dosyć widoczny. Bardziej myślę, Ale nocą. Wejście pod przebraniem. Nie, odpada, jesteście zbyt charakterystyczni. Niby tak, ale gdybyście jakoś sobie na przykład załatwili mundury Czarnej Straży i
Tylko... A to nie jest tak, że w Czarnej Straży są tylko ludzie, więc my jako... Ukryli jakoś twoje twarze. I wzrost... Przepraszam bardzo, mamy w drużynie krasnoluda, ogra, orka i elfa. Zakrycie twarzy nam nic nie da. Jeśli dostanie się jakoś wieczorem, to... za pierwszy raz nie wyglądałoby to aż tak podejrzanie. Za pierwszym razem. Mielibyście czas, żeby ogłuszyć strażników albo coś w tym stylu. Ewentualnie spróbować wcisnąć się jako służba. Właśnie, to chyba brzmi bardziej prawdopodobnie. No, służba trochę bardziej. A ile nie postanowisz robić remontu? Wiesz, mogę właśnie tam przyjść jako gość od remontu. Ewentualnie... Co prawda jest to eksperymentalna mikstura i nie jestem pewien, jak zadziała. To znaczy, testowałem ją tylko na elfach. I na sobie. Tak. Ale... Czyli testowałeś to na jednym elfie. Nie, na kilku elfach. Również na sobie. Mógłbym Teoretycznie powinna na jakiś czas sprawić, że będzie wyglądać jak ludzie. To brzmi dobrze, bo jakbyśmy wyglądali jak ludzie, to jakby nas później wykryli, to by nas nie powiązali z tym. To nie brzmi dobrze. Ale tak jak mówiłem, testowałem ją tylko na elfach. No mamy... Elfa liczbę 1. Tak, 1, dobrze. Krasnoludy są podobne do elfów, nie? Może. Nie, są. Weź Egil się napij tej mikstury, zobaczymy co wyjdzie. Nie, niech Ai zacznie. Ja myślę, że ty już dzisiaj masz doświadczenie w piciu dziwnych mikstur od Albiona. Możesz się poświęcić po raz kolejny. Albion przywrócił oczami. Zagrajcie w marynarze. Dobrze, Albionie. Dobra, daj tą miksturę. Wiedziałem. Ty jesteś elfem, na ciebie to zadziała pewnie i tak. Zresztą Albionowi byś nie zaufała. Czy ja go mogę kopnąć w jaja? Możesz. Nie, stop. Mi się najbardziej podobają te kanały. Ta mikstura brzmi trochę ryzykownie. Kanały mogą was zaopatrzyć ten kwas. Pomoże wam pozbyć się ewentualnych krat. Bo ta mikstura brzmi trochę ryzykownie, nie będę ukrywał. Chociaż jakby zadziałała, to jest najlepszą opcją, tylko się trochę bawiam tych działania. Jak bardzo pewny jesteś, Albionie, tej mikstury? Na jakieś co najmniej 30%. Idziemy kanałami. Idziemy kanałami. Wiecie, on jest pewny mikstury. Ale nie, czekajcie. Ja spróbuję na sobie. Nie, idziemy kanałami, nie potrzeba ci mikstury. Ta mikstura ma 30% działania, jeżeli na tobie to zadziała, to na mnie i na Egilu już spróbuję. Nie zadziała. Okej, nie. Nie potrzebujemy tego, idziemy kanałami. Tak, idziemy kanałami. Ona i tak to wypije, prawda? Tak. Albionie, przy okazji przetestujesz. Ale po co mam testować, skoro wiem, że to na elfy działa? Na 30%. Nie, na elfy na 100%. Wiem o innych rasach. Jest pocone, ma tam pić, jak idziemy kanałami. Jest 30%, że w 100% zadziała. Nie, na elfach jest 100%, ale pytaje się na was. Na was jestem pewien na 30%. Dobra. Jakie są skutki uboczne? Możliwe skutki uboczne. Cóż... Wiesz, mnie na przykład ma to rozciągnąć, więc zgadnij. Znaczy, wiesz co? Niepodobnie, więc... Ciebie chyba powinno skurczyć. W tym uniwersum orkowie są miejsce. By to bardziej po prostu by ci wytarło rysy twarzy i skurczyło zęby. Bo czy ogólnie jest tak, że w tym uniwersum człowiek jest chyba od 60 do 80, ork od 70 do 60, a krasnolud od 50 do 60, nie? Coś takiego jest.
Więc ja jestem między człowiekiem a krasnoludem tak naprawdę jako ork. To mógłbyś być po prostu miejskim człowiekiem. Ale w ogóle krasnolud, ork, elf, ogr, nie? Tak drabina głupich. Ładnie tak. Dobra, ja myślę, Szana, że... to wypiła w końcu, czy nie? Jeszcze nie. Nie interesuj się. Dobra. Daj nam kwas. I tak idziemy kanałami, więc... Nie pij kwasu, Alice, proszę cię, nie pij kwasu. Daj nam kwas, idziemy kanałami. Posłuchaj, ona by wypiła kwas tylko, jeśli konkretna osoba by go wyprodukowała. Nie mam pojęcia, co masz na myśli. Też nie mam pojęcia, co on ma na myśli. Nie, dosłowna produkcja. Pijesz to Big Story tylko dlatego, że Albion ją zrobił. Nie. Znaczy wiesz, to ty wypiłeś... To ty wypiłeś jego silinę z moczem, z włosami, z naplewkiem. Tak, więc jakby się nie wypowiadaj. Co ty dzisiaj opiłeś? Co? Zacznę przygotowywać wam porcję kwasu. Biorę i pij. Kwas! Czekaj, ona napiła się tego kwasu? Nie, to był żart! W ogóle... Nie masz żartu tego. W Warhammerze w Kislewie kwas to jest piwo. Kwas chlebu. Dobra. W sensie jakaś tam odmiana nazywa się na to kwas. Przedawał wam 9 belek kwasu. No. To do dna. To do dna, to zdrówko. Przygotował przed nerwowym skórzanym pasie. Bądźcie ostrożni i zero kontaktu ze skórą. Ten kras jest naprawdę silny. Kilka kropel na stalową rurę i powinno ją przeżreć na wyrób. Okej. Okay. Doskonale. Trzymajcie na szmatę. Egil, trzymaj. Dlaczego ja? Bo ty tu jesteś od technologii. I dlatego mam trzymać mapę? Nie, kwas. A! Super, no dobra. Kto się dobrze porusza po podziemiach? I dobrze... Jestem. Co wy dziwnie, jak mnie nie ma? Egil, przecież cały czas siedzi w dziurach. Dobra, to mapę też masz, Egil. Dziękuję, bo w sumie to chyba miłe. Jak dla kogo? Nie takie dziury miałam na myśli zboczeńcu! Znaczy no... Nie, spokojnie, chłopie, tylko leciały podtekstowe żarty. Nie, nawet o tym nie pomyślałem przecież. W ogóle. No w ogóle, to one od razu wpadły na to. Już się nie tłumacz. A jak było w dziurze, u Albiona? Stop! Że byłeś w niego piwnicy, to jest tak jakby dziura, nie? Albo mam tylko dodał, możecie się przedostać albo z głównego kotła w oczyszczalni, albo ewentualnie przedostać się z któregoś z odpływów. Wiesz, który jest na końcu tunelu. Jak sobie tak myślę, to ja bym zmienił ciuchy do wejścia tymi kanałami. A masz inne ciuchy? No tak. A, okej. Okay. A ty chodzisz cały czas w jednych ciuchach? Nie, po prostu myślałem, że orkowie nie używają ruchu. To za... rachista! Nie jest moich reagentów, cholera jasna. Się ten kwas wypił, nie? Tak, Albion podszedł i wyrwał ci ten słoik z szarymi płotkami. Szarymi płotkami. My się bombi. Dobra, idziemy? Liście róży lemurskiej. Bardzo drogie. Wpierdala wszystko, co mówicie. Jakąś deskę właśnie podgryzał. Przypomniał mi się głód z pasta lektora. Dobra. 2137. Faktycznie. Dobra, idziemy. Oliverze, idziesz z nimi? Żeby twoja siła może się tam przydać. Znaczy, bo oni chcą się włamać, tak? Tak. Tak. Zgadza się. Przez kanały. No chyba muszę. Chyba muszę.
Dam radę... pilnować, tak? Dam radę dokończyć. Czy ty mi nie ufasz, Oliwier? Ja tobie nie ufam, a znam cię dłużej niż on ciebie. No ja jej ufam. W sumie... O, dziękuję, Egil. Ja bym mu nie wierzył. Ja też mu nie wierzę, to był sarkazm. Okulicie się, typy. Dobra. Teraz to mnie zraniłaś. Którędy chcecie się przedostać do kanalizacji? Ty mnie zraniłeś, jak powiedziałeś, że lubię dziewczyny. Ale nie tak... powiedziałem nic takiego. Powiedziałeś Albionowi. Powiedziałeś, podsłuchiwaliśmy pod drzwiami. Posłuchiwałaś. Owszem. Ja też posłuchiwałem. Widzisz, ja to powiedziałem dlatego, że ty mnie zraniłaś tym, że podsłuchiwałaś. Nie ale, widziałeś ale wtedy, że wtedy to nie wiedziałeś o tym. Powiedziałem to prewencyjnie. Jasne! O kurwa! Takie... Jak widzisz, zadziałało? Prewencyjnie. Zadziałało? Miałem ale... pięścią w stół, tak żeby był kup. Okay. Złamałeś stół, kurwa, brawo. Pać. Ludzie umierają, a wy tutaj się drażnicie jak banda machorów. Plus jeden. Wszystko się zgadza. Dobra, chodźmy. Fres poradnia. Środek nocy. Kurwa, szybko to minęło. Dobra, idę ich prowadzić kanałami. Dobra, potrzebujemy ciemnych ubrań. Albo przynajmniej jakiś płaszczyn. Nie potrzebujemy, chodźmy po prostu. Jakoś nie wierzę, że masz doświadczenie we włamaniach do domu. Chodźmy. Ja biorę ciemne ubranie na pewno. Biorę ubranie na ciemne, to jest dobry pomysł. Dobra, niech wam będzie. Co się stało? Wywaliło pana Huberta. Alicja zniknął. Miał nas dość. Alicja go wchłonęła. Co? Nie trzeba było go zostawiać sam na sam w jej pokoju. Alicja, oddaj Huberta. Halo. Oddawaj Huberta, złodzieju. Nie ja, to jego wywaliło po prostu. Sam wywalił go jakoś przez okno w dziwny sposób. Egil, ja mam wrażenie, że ty masz ze mną jakiś problem. Ja? Skąd? Ja serio, Aizja, co się stało z Hubertem? No mówię, że go wywaliło, zaraz wróci. Czemu nie możecie używać jednego mikrofonu? Musi zresetować Discorda. Bo są pewnie na dwóch różnych klapkach. Ale czemu nie mogę być na jednym? Bo to niewygodne. Się brzydzą. Się brzydzą sobą. Jeden serwer jest dostępny z uwagi na chwilową... Teraz sobie tak pomyślałem, że tego awatara od Alicji, to Hubert jest bardzo podobny. Serio? Serio. Ładny. I've seen enough hentai. Co? No, awatar Alicji to jest taka ośmiornica, nie? Co? A nie? Ja mówię o tym na Roll20. Okej. Tak, Hubert jest podobny do Alicji. Hubert jest podobny do ośmiornicy, tak. Nie, to jest najgorszy człowiek na świecie. Tak, Techni jest ośmiornicą. Szczególnie jak mu się macek długo nie podcina. Dlaczego miałbyś w ogóle podcinać ośmiornicy macki? To głupie. Ja nie wierzę ośmiornicy, mówię Techrilowi. Głupi jesteś, umyj sobie uszy. Okej. Okay. Czekaj, to Hubert jest podobny do tej Alicji? No w sensie też ma takie długie blond włosy i w ogóle. A. W ogóle mnie rozwaliło, jak byliśmy na Pyrkonie 2 lata temu. I Alicja nie powiedziała, że Hubert jest przebrany za Legolasa. Niektórzy go chyba nawet mają ksywkę, że mówi na niego Legolas, nie?
i była chyba scena, że ja z przypadkiem zobaczyłem go od tyłu, nie wiedziałem, że to jest on i mówię, ty patrz, Legolas. O, faktycznie, Hubert, i zaczęłam mu machać, nie? Ja taki facepalm, nie? A tak, było coś takiego. Oliver napisał coś na Roll 20, a milczy. A tu mi wysyła. Chyba mu coś z Discordem nie działa. No, serio? No tak, nie może włączyć Discorda. Nie włączy na telefonie. Może grajcie na jednym mikrofonie. No, możemy grać tak. Na jednym mikrofonie. Dajcie mi chwilę, muszę rozwiązać lek osłonowy, więc znowu muszę iść się na... jestem za minutę. Kurde, ile to masz tych leków na tą chorobę? Egi, ale serio, wesoł jakiś ustaw, mówienie, przyciskiem. To nie, bo teraz będzie wam echo słychać. A czemu echo? Nie ma echa? A o co chodzi? Czemu cały czas słychać, jak chrupiesz, to gówno, no. Albo przestań chrupać, albo stosuj przycisk, bo naprawdę to denerwuje. A czemu Alisa ma być echo? Albo co? No bo ja musiałam odłączyć słuchawki, żeby Hubert słyszał. Aż w momencie, w którym ty będziesz mówiła, wszyscy inni będą cicho, to echa nie będzie. Okej, to musi być push to talk. Hubert, jak ty chcesz coś powiedzieć, to wciskaj sobie sam też. Dobra. Z której strony chcecie wejść do tego kompleksu kanałów? Mieliśmy do wyboru kocioł główny, albo co? Albo któryś z krańców tuneli. Może wybierzmy kraniec, bo główny kocioł to pewnie do oczyszczalni byśmy się musieli dostać samej, a to też może być problematyczne. Ale tak, ale na pewno wiecie, że przedostanie się przez któryś z krańców tuneli będzie się wiązało z tym, że na pewno na waszej drodze będzie więcej. Więcej czego? Krat. Ja bym wybrał na wejście. A wy? Czy sobie wszyscy ustawili na przycisk i zapomnieli trzymać przycisk, żeby mówić? Ja jestem za kotłem. Gil Oliver. Czym jest kocioł? Czym jest... Kocioł jest centralnym wejściem do kanalizacji z oczyszczalni. No to chyba druga opcja będzie bezpieczniejsza. Jest bezpieczniejsza, ale wymaga... Będzie pewno zapewniała więcej blokad. Dobra, no dłużej będziemy szli, dłużej się będziemy z tym bawić, ale no też mi się wydaje, że będzie bezpieczniej i lepiej, nie? A Egil, ty tam jesteś? Co? Hej, co? Co? Jesteś za kotłem czy za bocznym wejściem? Kotłem! No to mamy dwa do dwóch. Dobra, idź, chodźmy jednak tym przejściem, tym... Nie kotłem. Dobra. Serio? Zmieniłem zdanie akurat jak ja powiedziałem, że chcę kocioł, tak? Tak. Mądra kobieta. Chodźmy. Chyba pojawiłeś się na Discordzie, to możesz spróbować tam wejść. Szizma. Okej. Okay.
Dobra. Właśnie? Tak. Wejście najbliżej was znajduje się na centralnym rynku, ale raczej wejście tam nie będzie zbyt, jakby to ująć, widoczne. Boczne wejście, centralny rynek, brzmi super. To jest jeden z krańców tuneli. Mhm, okej. Okay. Inne... Jest środek nocy, sobie na razie nikogo nie powinno być. No jest szansa. A inne? Inne, które widzicie i tak się orientujecie po rozkładzie miasta, jest przy fabryce. To dość daleko, nie? Kawałek stąd. Inne jest przy dworcu kolejowym. Który jest najbliższy? To przy rynku. No to chodźmy tym przy rynku. Nie, myślę, że powinniśmy wybrać dworzec kolejowy. Chodźmy tym przy rynku. Ale może nie, dworzec jest teraz nieuczęszczany, więc nikogo tam nie będzie. No właśnie, a na rynku może ktoś być. Mogą nas zobaczyć. Jest środek nocy, nikogo tam nie który będzie. Jest bliżej? Rynek jest rynek. Bliżej, ale no dworzec... Rynek, no co będziemy łazić. Ale dworzec kolejowy dobra, jest bezpieczniejszy. Dobra, chodźmy jednak tym przy torach kolejowych. Wiedziałem. Już podoba mi się to. Mam teraz na nią sposób. Okej. Okay. Idziecie w stronę dworca. Mamy już środek nocy. W zasadzie jedyną rzeczą, która oświetla obecnie nasze spokojne miasteczko, są uliczne latarnie. Nie widzicie chwilowo czarnej straży, która jeszcze z zeszłego dnia zdawała się was śledzić. Gdzieś w oddali widzicie mobilizujące się oddziały, ale macie wrażenie, że większość z nich chyba udaje się do puszczy. A wy spokojnie, trzymając się cienia, kierujecie się w stronę dworca. Kiedy już jesteście na miejscu, wiecie, że na dworcu trwały prace remontowe, bo obecnie nie ma tutaj w zasadzie nikogo. Ale widać, że zostały tutaj przesłane jakieś maszyny, żeby uporać się ze zniszczeniami i z dalej stojącym na tam pociągiem. Egil, zerkając na mapę, widzisz, że wejście powinno być z tyłu dworca. To idziemy tam. Prowadzisz tam resztę. I faktycznie widzicie wyświetlenie dworca. Dosyć duży. Żelazny właz. Ale nie powinien być żadną trudnością dla Olivera. No to otwieram. Otwierasz właz. Twoje mięśnie poszły w ruch. No i po chwili macie gotowe przejście. Wzięliśmy jakieś światło ze sobą? To wchodzimy, nie? Wchodzimy. No zakładam, że się przygotowaliśmy i mamy jakieś latarnie, no bez przesady. No dobra. Lampki znaczy. No wiecie, no lampa jest. To nie Warhammer, żeby o wszystkim myśleć. Możemy tak założyć. No dobra, to wchodzimy. Dobra. Rozumiem, że Oliver wchodzi jako ostatni. Żeby zamknąć włas na końcu. Prawdopodobnie tak. Zamykasz włas? Tak. Dobra. Wszyscy wyszliście. Stoicie na ceglanym chodniczku. Jesteście w dosyć niedużym tunelu. W zasadzie Alice i Oliver muszą się tutaj schylać, żeby się zmieścić. Egil pewnie czuje się jak w domu. Może. Pod ziemią. Tylko w domu bardziej śmierdziało. Przypomnij mi, żeby nigdy nie odwiedzał twoich rodzinnych stron. A czekaj. Jesteś z tych samych stron. Jesteś z tych samych stron. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy z tych samych.
Pachnie tutaj wilgocią. No i słyszycie taki delikatny szum wody. Dobra, to panie Egi, odpalaj pan sobie krasnoludzkie zmysły i nas prowadź. Okej. Okay. Przyjąłem. Na wszelki wypadek szkicuję na szybko taką pseudomapę, jak idziemy. Żeby móc potem wrócić. A nie mamy czegoś, żeby zaznaczać na ścianach na przykład śladów czy czegoś? Jakieś kredy, noża, cokolwiek? No mamy. Bo w ogóle nie macie mapy. To inna tak, sprawa. Ale to nie znaczy, że jej nie stracimy, albo że nie stracimy człowieka, który tą mapę... Tak, jakby... Człowieka na pewno nie stracicie. Człowieka nie stracimy. Jakby ja zaznaczam na trasę, na zakrętach, żeby wrócić jak... Człowiek, co? Krasnolud... Jeden pies. Okej, okay, czyli robicie znaki na... To... Tak. Dobra, no już po paru krokach wita was pierwsza przeszkoda. Jest przed wami mosiężna, żeliwna krata. Mosiężna czy żeliwna, halo. Oliver, jesteś doktorantem. Jedno i drugie. Mogę to wyrwać? Wiesz co, problem jest taki, że przez to, że się musisz schylać, to masz trochę problem się tak w pełni zaprzeć. Zresztą nie jesteś w stanie tego dobrze złapać. No to jako, że i tak jakieś ciuchy do zniszczenia wziąłem, to siadam, proszę bardzo, zapieram się nogami o jedną stronę i ciągnę drugą. Tak się wyginam, żeby całe mięśnie pleców zaangażować. To w tym momencie albo możesz ty wydać żeton, albo możecie zużyć jedną fiolkę kwasu. Ważę wybór. Może zużyjmy kwas po prostu. A może ja po prostu spróbuję to rozwalić rękawicami? Że okazję zawalić pół tunelu? Boże, nie róbmy hałasu. Bo w przesadzie chyba mogę to jakoś kontrolować, nie? A ile mamy tego kwasu? 9 fiolek. To używamy kwasu. Lol. Dobra, patrz, lol. 8 fiolek. Ja też jestem za użyciem kwasu. Nie zapuścił. No kto by się spodziewał? Użyliśmy. No okej, okay, używam kwasu. No dobra, już mam 8, ten idziemy dalej. Okej, okay, pokropiliście po kolei na każdym złączu. Kwas pociekł po rurach z takim delikatnym sykiem. Faktycznie przeżerał się błyskawicznie. No i po opróżnieniu zawartości karta po prostu była do odsunięcia. No dobra, to idziemy dalej. Okej. Okay. Kierujecie się według mapy. Mhm. Mapa pokazuje wam, żeby najpierw iść prosto, potem uderzyć w prawo, później znowu w prawo, potem w lewo i do końca prawo. Dokładnie tak robimy. Dokładnie tak idziemy. Idziecie. Tunelu jest... Dokładnie tak przemierzamy. Tunelu nawet nie jest aż tak ciemne, jakbyście sądzili. W paru miejscach jest zamontowana taka jakby takie światełko awaryjne, które daje bardzo słabe białe światło. Ale na razie, póki kapiącej wody, nie słyszycie nic. Kierujecie się według mapy. Kręciliście na zakręcie. Przed wami kolejna krata. No znowu używamy kwasu na niej. Nie no, spróbuję to rozwalić tymi pięściami. Bo mamy kupę kwasu, specjalnie wzięliśmy kwas na te kraty. A po co go zużywać? A po co nam on będzie później? Może się jeszcze przydać. Narobisz hałasu tymi pięściami, nie wiadomo co się w ogóle zleci. Tehryl, czy jestem w stanie uderzyć tak, żeby nie rozwalić wszystkiego wokół i żeby nie było mega głośno? Nie. Okej. Okay. Dobra, niech będzie ten durny kwas. Kolejna fiolka poszła. Kolejna krata. Usunięta z drogi. Liczyłem, że zachowam sobie tego trochę kwasu na później. Mam jeszcze 7 fiolek, spokojnie. I zapewne 7 drzwi. Ile jest krat? Nie wiadomo, ile jest krat. Idziemy. Na pewno tyle co fiolek. Albo no, więcej. Zabraknie nam fiolek na pewno.
Mało skręciliście. I znowu. Nie możesz potem Albiona poprosić o kolejne fiolki? Na przykład. Albo jego kupić? Przed wami? No mogę, proste. Ale teraz może nam zabraknąć. Prosta. Według mapy na końcu tej prostej powinniście się znaleźć w dużym pomieszczeniu, które jestem nazwany przeze mnie oczywiście na końcu tunelu i mamy ostatnią mamy kolejną kratę. Czemu do chwilę do kotła doszliśmy? Tak. Marnuję kolejną fiolkę. Fiolka numer 3, zużyta. Jesteście w centralnym pomieszczeniu. Bo chcieliśmy się dostać pod dwór, a nie do kotła. Tak, ale wszystkie, ale to działa tak, że jest kocioł, z którego wychodzą. Tak, rozumiem. Korytarze, które prowadzą. Rozumiem, mówiłem to i co? A. No to chyba ci nikt nie odpowiedział. W pustkę no. Dobra. Siak... Ja jestem dzisiaj nimi bardzo zirytowany, więc jakby. Tak, siak, i jesteście w kotle. Widzicie nad sobą maszynerię, dosyć skomplikowaną. Ciężko stwierdzić, na co w tym momencie odpowiada, ale chyba jest wyłączona. Patrzycie na mapę i lokalizujecie odnogę, która powinna prowadzić dalej w stronę posiadłości. To chodźmy. Powinna być mniej więcej taka sama długość drogi, jak od wejścia tutaj do tutaj tam. Podobno. Dobra, to prowadź, Egil. Oczywiście, żeby tam wejść, trzeba usunąć kolejną kratę. Mhm. Jak okay. Się pozbywacie? No dalej wywalam butelkę. No, co zostaje nam jeszcze? Dobra, 5 fiolek. Okej. Okay. Kolejny syk. Kolejny kraty brak. Chodzicie do tunelu. Jest podobnie niskie jak poprzednie. Idziecie przed siebie. No idziemy. W sumie mogliście zauważyć, że kraty prowadzące do tunelu hrabiego są o wiele nowsze w porównaniu do tych, które poprzednio usuwaliście. Tak, to chyba tyle na razie. Ale w sensie same kraty, tak? Czy jakby ktoś się... Ale tak. One są jakby takie same, w sensie one nie są lepszej jakości ani nic. Właśnie tak, są lepszej jakości, są zdecydowanie lepszej jakości. A, okej. Okay. Ale kwas poradził sobie z nimi równie dobrze. Chociaż w sumie jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ktoś chce, może sobie teraz rzucić na spostrzegawczość na 15. Na spostrzegawczość? Ktoś ma... No to ja mogę sobie rzucić. Proszę bardzo. To się jest wyjątkowo spostrzegawczy. Tylko zobaczę, czy mam do tego jak... O, Sorak może w 10 przerzucić. 14 no. Plus ile? No, plus 3, 17. Okej. Okay. No to na pewno już Sorak zauważył jako pierwszy, że przytapiając te kraty i mijając miałeś wrażenie, że tak jakby na obwodzie tych krat widzisz, że to nie jest tak po prostu, że one są wmontowane w ten tunel. Tylko jakby tam coś głębiej było, jakby one były zamontowane na jakiś osi. Na co? Na czym? No i nie wiem jak to dobrze nazwać. Tak jakby były na takim... Jakby one nie były wmontowane w ten cały tunel, tylko jakby tam była jeszcze taka stalowa oś, taka jakby obręcz i one się tej obręczy trzymały. Aha, w sensie obręczy poza tunelem. Tak. Okej. Okay.
prostu idziecie dalej? Chyba tak. To idziemy. Co złego okay. może się stać? Jest nas czterech, jesteśmy uzbrojeni. Cóż, w tej części tunelu jakoś tak dużo bardziej śmierdzi. Ach, jak w Sądzę, domu. Sądzę, że ten zapach chyba najbardziej może kojarzyć nasz pan doktor. Zwłoki? Tak. Zgnilizna. Idę za węchem. No w zasadzie możecie iść tylko w jedną stronę w tym tunelu. Po chwili widzę was kolejna krata. No dobra. Tak co samo. Robicie? Kolejny film na kwas. Mhm. Mam cztery. Tylko, że Sorak zauważyłeś już wcześniej ten szczegół. Widzisz, że te kraty są również dokładnie w ten sam sposób zamontowane. Również jest ta obręcz, jest ta oś. To jest dziwne, bo ta... Tam obręcz wyjątkowo ciężko zamontować w tunelu, który jest zbudowany. Oni to obręcz musieli zamontować wcześniej. Przed tunelem, a te kraty wyglądają na nowe. Może się ktoś bardziej przyglądnie nie, temu? Bo się sobie na tym nie znasz tak dobrze? Ktoś zna się na jakimś metalurgii albo czymś? No ja. Egil? Oglądam dokładnie te kraty. Masz po sobie na pewno jakieś tam drobne parę narzędzi i rzuć sobie na technikę na poziomie trudności 10. Cztery plus... Ile masz techniki? Egil? Sześć. Masz coś? Czy sobie dałeś push to talka i zapominasz przytrzymać przycisku? Halo, Egil. Egil dostał zawału. Odkrył, co to jest tak naprawdę i uciekł. Ej, żeton mi starczy? Nie musisz, masz 4 plus 6, 10. A, no w sumie fakt. Nie umieraj, typie. Zapomniałem, że mam na... A, zapomniałem, jak powiedział Memphis. Zapomniałem, że mam na... i przerwał. Zapomniałem, że mam na guzik. No, no tak jak powiedział. Dobra. Widzisz, że to jest mechanizm. Ewidentnie te kraty miały być otwierane i zamykane. Widzisz pod spodem, no dobra. Jakoś tam delikatnie byłeś w stanie podważyć te obręcz. Tam jest cały mechanizm, który to kontroluje. To próbuję rozpracować ten mechanizm jakoś narzędziami otwory. Się w tym momencie już nie potrzebujesz, no bo wypaliliście tę kratę. A, faktycznie. Dobra, będzie na następną. Okej, okay. Idziecie dalej. Tak. I już gdzieś tak chwilę przed tym, jak mieliście się dostać do wyjścia u hrabiego, widzicie kolejną kratę. Rozkminia, czy ma taki sam mechanizm. Wygląda identycznie jak poprzednie. No to próbuję otworzyć już po prostu tak manualnie, bez żadnych rzeczy i tak. W sensie z narzędziami normalnymi, a nie kwasem. Okej, okay. Widzicie, że Egil wyjął swoje narzędzie techniczne. Jesteś pewny, że to nie zrobi hałasu? A może to nie wybuchnie? Nie! To ma być tylko zamek, tak? Z tego co mówi, więc może niech pogrzebie trochę.
Znaczy i tak próbuję, więc. Technika poziom trudności 15. Sześć plus sześć, 12. Za mało. Użyj kart. Majstrowałeś przy tym i czujesz, że jesteś przy takim momencie, że no, jak teraz ci się nie uda, to może być źle. A faktycznie może być jakiś mechanizm zabezpieczający. Egil? Używaj przycisku. Używaj przycisku. Tak, używaj faktycznie. No, przycisk jest fajną sprawą. Użyję karty sobie. To będzie ten Jopek Pi. Jak go wstajesz, to kiedyś, nie widać. Jak jeszcze byłem studentem, to często bawiłem się w takich przy zamkach, różnych mechanizmach, żeby włamywać się do zakazanych budynków na uniwersytecie. I wykorzystywałem do tego często duchy. No i więc używam tego mojego ducha, żeby mi pomógł otworzyć. To się nie skończy kolejnym remontem. Pierwsze zabieram ci kartę, oddawaj ją. Niech ci będzie. Po drugie, tak jak mówiłem... Znaczy, używasz doświadczenia, tak? Z eksploratora. Tak. Dobra. Zagrywanie kart. Tak, to daje 15 sukces. I spiąłeś się sam w sobie. Udało ci się ominąć element uruchamiający alarm. Zdjąłeś blok, a krata przed wami obróciła się o 180 stopni. I przed wami jest otwarte przejście. Jeżeli krata się obróciła o 180 stopni... się schowała pod ziemią. Aha, w ten sposób, dobra. Tak jakby ona jest... wygląda tak trochę jak takie półkole. I ona tak sobie zrobiła taki obrót, że jest teraz tak pod ziemią. Dobra. Więc ta obręcz prawdopodobnie to jest koło, które jest tu zbudowane pod ziemią. No to idziemy dalej. No tak, idziemy. Dobra, przed wami jest drabina, a nad drabiną włas. No dobra, to oglądam ten włas, czy nie ma podobnego mechanizmu. Czy my się znajdujemy już pod willą, czy tam pod pałacem? Willą? No po tym pałacu, tak? No widzicie, że ten... widzisz, Egil, że ten włas jest zabezpieczony. Nie można tak po prostu podnieść, tam jest zamek. Ale podobny do tego? Może ja spróbuję. Nie, to już jest taki po prostu zamek na klucz. A, no dobra, no to wyciągam wytrychy i otwieram. No to złodziejstwo, poziom trudności. A to nie jest pod technikę? Otwieranie zamków wytrychy to złodziejstwo. Okej. Okay. W takim wypadku wyciągam śrubokręt i łamię zamek w środku. To się rozmy to ślusarskich, ale nie złodziejska. No dobra, to może być technika. Chyba mam podbicie. 9 plus 6, tak, to jest 15. Okay. W sensie nie podbicie, tylko chyba mam przerzut. W sumie tak, nawet masz przerzut. Bo chyba przenikliwość masz wyżej niż 9. Mam 8. No to przerzut też. Jedną kostkę. Lol, 11, super. 11 plus 6. 17, no.
pękł i ustąpił. Jesteś w stanie podnieść włos. No to przechodzimy chyba, nie? No przechodzimy. Zależy, kto otwiera. Patrzę na najsilniejszego. No to mogę otworzyć. To otwieraj. Otwieram i wychylam głowę za włas. Otwierasz? Z chwilę aż chyba potrzebujesz wstrzymać oddech. Bo tutaj cię uderza taki skumulowany fetor z gnilizny, że aż się zrobiło delikatnie słabo, ale otworzyłeś włas. Ach, uważajcie. Tutaj jest gnilizna? Ciekawe, co takiego się tutaj zdarzyło. Wyciągam ze skrzynki z narzędziami maskę. Wyciągam maskę chirurgiczną. Okej, okay, rozumiem. Ja zasłaniam sobie twarz jakąś chustką. No, ewentualnie chustką jakąś, no. Też pewnie była jakąś chustka. No każdy kowboj miał chustę, nawet masz na awatarze. No właśnie. Jesteście w pomieszczeniu. Bardzo. Jesteście, znajdujecie się w pomieszczeniu, które jest... Ściany są całe wymazane zaschniętą krwią. Jest ono całkiem obszerne. Na suficie wiszą haki. Na podłodze są ślady, jakby coś tędy było w różne strony ciągnięte. Co ja wiele śladów wskazuje, że też wiele rzeczy było ciągnięte albo z, albo w stronę kanałów. Ciężko stwierdzić po samej smudze, ale będą wiele smug prowadzić do kanału. O ile smród z glizny utrzymuje się w tym pomieszczeniu, to nie widzicie tutaj żadnego ciała, żadnych zwłok. Wygląda jak sala tortu. Widzicie tylko haki. Albo rzeźnia. Ściany wymazane krwią, wasz włas, no i kolejne drzwi. Może drzwi, które prowadzą z tego pokoju gdzieś dalej. No to ja badam to miejsce, tak staram się dokładnie. No i co byś chciał wybadać? No, czy jestem w stanie stwierdzić, co tutaj robili? Ej, a ja w sumie to mogę... Właśnie, tak jak mówię, Alice, czy to jest sala tortur, czy może to jest... czy tutaj przeprowadzali egzekucję, czy tylko zaciągali zwłoki? Ja też bym chciała przeprowadzić badanie... W sumie Alice chyba jest najbardziej kompetentna do tego. No. Nie wierzę, że to mówię. Coś mi się tak wydaje. Znaczy, no... Ciężko jest tutaj cokolwiek ocenić. Macie do... Waszymi wskazówkami są ściany wymazane krwią oraz wiszące na suficie podwieszone haki. No dobra, to idę dalej. Postanawiacie wyjść z tego pomieszczenia, tak? Tak. Ale ostrożnie, tak. Uchylamy drzwi, tak tylko wyglądamy, czy nikogo nie ma na korytarzu. Sądzę. To się teraz tak, bo teraz albo kończymy sesję, albo wszyscy mają jeszcze przynajmniej godzinę. Aj, to może być gorzej. W tym momencie zacznie się wam konfrontacja. Pościgu. Ale spokojnie, to nie jest teraz, ktoś was zacznie ścigać, tylko to jest wasze skradanie się kontra czujność personelu tego domu, że tak powiem. A to ja myślę, żebyśmy mogli spokojnie zrobić, skończyć na dzisiaj. Tak, więc mówię, bo jeżeli gramy dalej, to no, nie chciałbym przerwać w trakcie konfrontacji. No. A konfrontacja może zająć z godzinę. Może, a, no może pół. A pewnie dłużej, jak znam życie.
pomoże, no bo jeszcze są karty, wymiana i tak dalej. No. Więc... A kiedy możemy w następnym terminie grać? Mi w przyszłym tygodniu pasuje...